Dzisiaj jesteśmy na pikniku sąsiedzkim. To jest cykl takich pikników. W ogóle skąd taka inicjatywa, taki pomysł? Szukamy różnych pomysłów, różnych formuł i płaszczyzn, żeby społeczeństwo się mogło wzajemnie integrować. Wiadomo, telewizja, internet powodują, że ludzie niechętnie wychodzą z domów. Te duże festyny, dni miasta i tak dalej skupiają głównie młodych ludzi. Tutaj chcemy bliżej być ze społeczeństwem. Wczoraj był taki piknik na partyzantów, tydzień temu na osiedlu Piaski, będzie ich jeszcze kilka, żeby pokazać, że ich władza jest bliżej ludzi, tak hasłowo, ale też, żeby ludziom było łatwiej, bliżej, żeby się mogli poznać, wyjść ze swoich bloków, wyjść ze swoich mieszkań, porozmawiać też z radnymi, z prezydentem o swoich problemach, o swoich propozycjach, ale przede wszystkim, żeby dobrze się bawić, wyjść z dziećmi, żeby się lepiej znać, bo jak się ludzie lepiej znają, to potem mogą liczyć na wzajemną pomoc, mogą sobie ufać, mogą sobie w trudnych chwilach pomagać. Wspólnie z Centrum Wolontariatu Seniorów, ale również i organizacje pozarządowe, i również Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, siedliśmy do stołu i przygotowaliśmy wspólnie koncepcję, jak to zrobić, żeby na osiedlu, gdzie się mniej dzieje, czyli osiedlu młodych, spróbować mieszkańców wyciągnąć. Wysłaliśmy maila do góry, żeby zabezpieczyć pogodę, bo to podstawa. Jesteśmy dzisiaj na osiedlu młodych. Atrakcje to przede wszystkim nasi partnerzy, czyli Państwowa Straż Powiatowa, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, ale i również organizacje, które mają atrakcje dla dzieci, czyli Fundacja Bizon, ale również i inne, jak organizacja Gruba Kaśka, która samym tym, że wystawiła ogródek piwny, mieliśmy kłopoty, żeby uzyskać zgody różne, biurokracjeśmy przeszli, pierwszy raz mamy ogródek piwny, ale również i kiełbaski, dzięki uprzejmości i współpracy z prezydentem Smogorzewskim, mamy część wyrobów, czyli kiełbasy, za darmo, no bo jednak ludzie się przyzwyczaili, że jak piknik, to musi być wszystko za darmo. Ale niestety żyjemy w kapitalizmie i nie wszystko się udaje. Idea, która przywiodła nas tutaj, czyli Legionowski Dzień Sąsiada, został zorganizowany dzięki inicjatywie Miejskiej Rady Seniorów po raz pierwszy w zeszłym roku w Parku Solidarności koło Urzędu Miasta i tam był ten pierwszy dzień. Doszliśmy do wniosku z władzami, że trzeba spróbować to kontynuować i w tym roku nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe z samorządu i wyznaczyliśmy kilka miejsc. Pierwszym były tydzień temu osiedle Piaski, teraz jesteśmy na osiedlu młodych. 12 sierpnia mamy kolejny piknik w Parku Zdrowia. Kolejny piknik będzie organizowany 9 września w parku naprzeciwko Banku Śląskiego. No i zakończymy to 23 sierpnia piknikiem takim podsumowującym, o którym jeszcze poinformujemy naszych mieszkańców.